Siemano wszystkim, witam Was już w 9. odcinku z serii Wiosek Widzów. Na wstępie tylko króciutko przypomnę o zostawieniu łapek w górę. Pamiętajcie, 100 łapek w górę to jest kolejny odcinek, a tylko od Was, jako od moich widzów, zależy los tej serii. Także, żeby nie przedłużać, o tym tylko chciałem szybko wspomnieć, a my lecimy już sobie z ocenianiem następnych graczy. Pierwszym będzie Hyper, 129 level, TH10, klan aktywni.pl. Widzę, że jesteś aktualnie w Tytanie, czyżby Road to Legend. Oczywiście gorąco trzymam kciuki za to, żeby się udało. Jeżeli chodzi o donaty, tak jak mówiłem, nie będę się wypowiadał na ten temat, także raczej to pominę. 175 ataków wygranych w sezonie. No to już jest całkiem spora ilość, no ale tak jak mówię, jeżeli ktoś leci po puszki, no to jest logiczne, że będzie tutaj to miał, zwłaszcza na TH10, parka. Nic dodać, nic ująć, 10 na 10, no bo jest zrobiona na maksa. Jeżeli chodzi o Wojo, z tego co widzę tak na szybko, prawdopodobnie tylko minionki już ci same zostały do wymaksowania. Chyba tak. Natomiast jeżeli chodzi o czary, nie wiem czy jeden level klona nie możesz czasami zrobić. Na pewno dwa levele paców. Przydałby się też zrobić skeleton spell. Kolejny raz ten skeleton spell. Ja nie wiem czemu wy go omijacie, ludzie. Naprawdę bardzo pomocny czar. Jeżeli chodzi o samo ułożenie, layout nietuzinkowy, dość fajny, taki można powiedzieć troszeczkę zachęcający do wejścia w środek. Jeżeli ci się sprawdza, to super. Ja na przykład bardzo rzadko spotykałem tego typu layouty, więc wiem, że one potrafią no, napsuć troszeczkę krwi. Aczkolwiek zastanowiłbym się nad tym, czy dałoby radę gdzieś zaoszczędzić może na murku, ewentualnie troszeczkę zwęzić te sektory o jedną tą kratkę. Podejrzewam, że albo tu są Tesla, albo zostawić specjalnie lukę, żeby ktoś myślał, że tu może być też Giant Bomba na przykład. Ale dlaczego zamknąłbym ten sektor tutaj z jednej i z drugiej strony? Bo w ten sposób łatwiej tu po prostu wejść, to wszystko wyczyścić, no i wtedy do przebijania się ewentualnie masz tylko dwa murki pod TH, nie? Chyba, że ktoś wykorzysta tutaj jumpa. A tak zawsze dodatkowy mur do przebicia, no jest powiedzmy cięższym wyzwaniem. Warto to jakby mieć na uwadze. Może dałoby radę coś tutaj pokombinować. Pokusiłbym się szczerze o to, naprawdę pokusiłbym się. Labo pracuje, spoko, no myślę, że to właśnie te minionki tam się tworzą, tam się pieką. Jeżeli chodzi o stricte samą armię do wbijania tych puszek, no to tutaj nie będę się w sumie wypowiadał, bo każdy tak naprawdę robi jak uważa. Jest mnóstwo różnego rodzaju armii, takich nietuzinkowych, no bo one są tylko i wyłącznie tak naprawdę po wbijanie tych puszek. Jeżeli taki akurat skład, taki układ ci odpowiada i przynosi on oczekiwane przez ciebie efekty w postaci właśnie tych wbijania gwiazdek i wychodzenia z puszkami na plus, super, nie będę się czepiał. Dużo surowców jest, no ale tak naprawdę wymaksowana w zasadzie wioska prawie, no bo tu jest, z tego co widzę, zostały X-boły do zrobienia, tu się aktualnie robią, no i Inferno. Reszta widzę już w sumie jest zrobiona, też poza oczywiście Wizard Towerami, więc widzę, że mniej więcej trzyma się tej kolejności właśnie od powiedzmy lekkiego przez średni po ciężki dev, co też jest na plus. Bo mimo wszystko jest to dzisiaj rzadko spotykane. To też trzeba sobie powiedzieć wprost. Jeżeli miałbym tak na szybko tutaj ocenić, no bo tak naprawdę nie mam się za bardzo do czego też przyczepiać, a no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli coś jest dobrze, no to nie ma się nad czym w zasadzie rozwodzić, tak? I na siłę tworzyć tutaj nie wiadomo jakich opowiadań. Całość oceniam dość wysoko, no bo wiadomo, nie jest to super wymaksowana wioska, już tak kompletnie, więc 10 na 10 nie mogę jej dać, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób jest ona rozwijana, co już ją jakby osiągnąłeś i tak dalej, w jakim kierunku to zmierza, tak widzę, to na spokojnie 8, nawet 9 mogę się pokusić, żeby tutaj dać bezproblemowo. A my lecimy sobie do następnego już ziomeczka, kogo my tutaj mamy. Mamy Kajtka. Mamy Kajtka z klanu Black. Kajtek 85 level, TH9. No zobaczymy, czy jest takie wczesne TH9, czy może wychodził z Rasha, czy może jeszcze tam coś innego nas spotka. Aktualnie siedzi w Goldzie. No powiem Ci, że śmiało byś mógł już sobie zapukać do tego krystala, tak? Jeżeli chodzi o farmę, tam na pewno będzie Ci łatwiej, no chyba, że tutaj masz mega, super duże te, no, farmy.
To możesz też jeździć, wiadomo, ja też jakby tego ci nie zabronię. All time besta masz 2602, więc tak daje mi to do myślenia, że chyba jednak wycieczka po gemy była do Mastera. 83 gwiazdek na wojnach, mogłoby być trochę lepiej, ale wydaje mi się, że jesteś też początkującym graczem mimo wszystko, dlatego te gwiazdki no jednak są odzwierciedleniem też oczywiście tego, że Wojsko jednak tutaj jest słabo. Donaty zostawiam, jak mówiłem, 96 ataków w sezonie wygranych, to już jest całkiem fajna liczba. Aczkolwiek no daje też mi do myślenia, że coś jednak musiało pójść nie tak wcześniej, no bo biorąc pod uwagę na to, co masz tutaj, tutaj i teraz zrobione, no to faktycznie te ataki, podejrzewam, służyły właśnie temu, żeby z tego dołka cię jak najszybciej wyciągnęły, aniżeli żeby cię, powiedzmy, jakby utwierdziły w jakimś tam przekonaniu, że jesteś na jakimś tam, powiedzmy, poziomie i cię utrzymały na danym etapie gry, a nie wyciągały właśnie z dołka. Teraz tak, jeżeli chodzi o parkę, 15 na 14, spoko, króla bym zrobił na 15, wiadomo, wtedy królowa na 20 z automatu powinna lecieć. Jeżeli chodzi o barcz, przydałoby się zrobić wallbreakery, barbarzyńców, łuczników masz zrobionych, spoko, goblinki, też bym nie zostawiał ich w tyle, zwłaszcza żeby je szykować właśnie już kiedyś pod przyszła właśnie TH11, żeby tymi sneaky goblinami wejść z przysłowiowego buta pełną parą i tam sobie zacząć to dłubać. No i wbrew pozorom, nawet na niższych TH goblinki też potrafią być fajne, czy do czyszczenia, czy do nawet ubijania jako obronne CC, tak, tych no, parki przeciwnika. Warto to mieć też jakby na uwadze. Jeżeli chodzi o resztę, no to tak, smoki są z poziomu TH7, trochę słabo. Fajnie, że odblokować baby dragony, ale też, jeżeli chce się przerzucić na farmie nimi, koniecznie musi zrobić drugi level. Balony wypadałoby absolutnie zrobić na 6 level, bo przeskok pomiędzy 5 a 6 levelem jest wręcz ogromny. No i to już będzie ci dawało wymierne korzyści, zwłaszcza w atakowaniu właśnie na wszelkiego rodzaju CW czy CWL-kach, czy nawet friendly challenge'ach w klanie. Jeżeli chodzi o balony, to co za tym idzie, jak już je zrobisz, wypadałoby też zrobić z automatu lawy, czy właśnie z automatu dragony, no bo coś musi za tym dalej iść. Tak, lawa fajnie, że jest odblokowana, no ale z balonami na poziomie 5 niewiele to działa. 6 na 2 to by było spoko. Minionki kompletnie zaniedbane. Nie wiem, czym będziesz chciał oczyszczać wioskę, no bo jednak brak tych minionów będzie cię dawał we znaki. Fajnie, że są zrobione hogi na 5 i fajnie, że jest zrobiony golem na 4. To już ci daje pewne pole manewru do gohoga. Chyba, że tym bijesz, bo tutaj widzę, jest też zrobiony heal na 6, więc tak domyślam się, że w połączeniu z trutką na 3 i z freezem na 2 prawdopodobnie tym bijesz na CW. Aczkolwiek no mimo wszystko poszedłbym też w inne strategie, wiadomo, nie ma co się ograniczać tylko do jednej, bo nie wszystko też spalisz tylko i wyłącznie ziemią. Czasami warto spalić taką wioskę powietrzem i wtedy już się robi problem. Nie masz zrobionych walkirii, to też słabo, blackout jest bardzo mocny na TH9, więc też to polecam, tak samo Witchlab, a tutaj też nie jest zrobiona witchka na 2 level, tak samo Rage nie jest zrobione na 5, Jump nie jest zrobione na 2, Haste nie jest zrobione na 2, co też się przydaje właśnie w atakach powietrzem, zwłaszcza do Lavaluna, no warto się nad tym pokłonić. Dobrze, że chociaż z tym, powiedzmy, gohogiem coś tutaj wykminiłeś, ale jednak mimo wszystko muszę cię skarcić. O, tak ci powiem. Chciałem powiedzieć coś innego, ale po tym, co tu zobaczyłem, no to jednak kara musi jakaś być, bo nie rozumiem tego, że tym bardziej atakujesz Dralunem, gdzie no nie masz za cholerę tego wojska zrobionego. Prosta zasada. Jeżeli nie macie wojska wymaksowanego, w tym przypadku Draluna, nie ma smoków na 4, nie ma balonów na 6, to nie pchajcie się w to, po prostu nie pchajcie się, nie rozumiem tego, tym bardziej, że gościu, X-Bowy masz wymaksowane dodatkowo Wizard Towery, do tego masz zrobione kanony, Archer Tower, czyli ty w zasadzie zrobiłeś odwrotnie tak, jak powinieneś zrobić. Postawiłeś na defensywę, nie postawiłeś na wojsko. Jak ty chcesz się przebić przez średnio zaawansowane, czy już nawet średnio mocne, nawet TH9, skoro twoje wojsko jest na poziomie TH7 łamane przez TH8? No nie ma bata, że ty cokolwiek im zrobisz. Dlatego zastanów się nad tym,
i zmień swoją taktykę. Zrób najpierw to wojsko na farmę. Zrób sobie te wallbreakery, żebyś miał tego barcza. Albo zrób sobie baby dragony. Przerzuć je na farmę tym. Dopiero wtedy zrób sobie te smoki balony i wtedy się na to przerzuć. No bo kolejny przykład kolejnego gracza, który znowu strzela sobie sam w kolano. Po co? Ja tego nie zrozumiem nigdy i zawsze będę zadał to pytanie. Po co ludzie wy sami sobie robicie pod górkę? Czy wy naprawdę nie rozumiecie tego, że podstawą jakąkolwiek akurat w Clashu zawsze było wojsko, no bo musicie mieć cholernie mocne wojsko, żeby musieć przynosić te surowce. Bronienie wam się za wszelką cenę kosztem wojska nic wam nie da, bo i tak wy dostajecie podobne takie wioski do atakowania, a nie macie czym tego spalić, chociażby tutaj na przykładzie Kajtka, tak, i tych mizernych wręcz smoków z balonami. A w drugą stronę zawsze się może trafić gość, który będzie miał zrobione to wojsko i was spali. Więc co wam da taka obrona? No nic. A aby się pogrążacie w tym, że sami macie trudności i problemy w przynoszeniu surowców, tak? Żeby rozwijać się w miarę szybko i płynnie. Naprawdę, ja tego nie rozumiem. Na plus jest to, że labo pracuje, ale no tak naprawdę niewiele poza tym. Trochę tych surowców masz, mam nadzieję, że je dobrze wykorzystasz na zrobienie prawidłowego wojska, tak, to co mówiłem wcześniej, a nie znowu na robienie defensywy. I tak samo, taka mała podpowiedź. Jak robisz air sweepery, nie robiłbym dwóch naraz. Robiłbym chociaż jednego. Wiesz dlaczego? No bo w tym momencie, jak ci ten sweeper ma pomóc? W tym momencie wszystko sobie wlatuje bez żadnych ograniczeń i nawet jak masz te air defensy głęboko, to takim powietrzem są w stanie cię spalić raz, dwa. Bo nie ma nic, co by ich odpychało. Więc tym bardziej zachęcasz do tego, żeby jeszcze wzmocnić ilość ataków, czy wzmożyć ilość ataków na twoją wioskę. Bez sens. Absolutny bez sens. Całkowita ocena, jaką miałbym tutaj ocenić, no to dałbym, no może nie 1, też nie może 2, ale 3 na 10. Ratuje cię jedynie to, że okej, fajnie, że masz zrobioną już tą defensywę, ale tak, murek jest i tak czy siak do zrobienia, więc zacząłbym od tego. Podejrzewam, że co za tym idzie, jak nie ma murku, to pułapki i tezle też będą kulały. Ewentualnie tezle będą zrobione, ale pułapki nie będą zrobione, co też jest absolutną podstawą. I to jest moim zdaniem no złe, niestety, nie? Do tego sam layout też pokusiłbym się o zmianę. Dlaczego? Ponieważ te pierścienie, które tutaj masz, one nie są pozamykane, więc to jest tak naprawdę jedna wielka, nazwijmy to w cudzysłowie, taka gładka powierzchnia, w sensie bez żadnych przeszkód. Całe to wojsko, które tutaj się skondensuje, ono sobie może biegać dookoła bez żadnych przeszkód i sobie po prostu palić budynek za budynkiem. Po cholerę. Tym bardziej, że tak naprawdę tu masz skupisko tej najważniejszej defensywy, bo jeżeli już powiedzmy to wyczyści i wejdzie do środka, to co mu zostaje? Air defense, który niewiele mu pomoże w przypadku ataku ziemią. Mortar to samo, bo zadaje nie za dużo obrażeń. Bomb tower, no ewentualnie masz dwa X-bowy i parkę, no ale dwa X-bowy i parka nie będą w stanie zatrzymać powiedzmy natłoku tutaj, czy Witchek, czy Valkyrie, tak, jeżeli ktoś ci tutaj wjedzie, czy nawet balonów. No, jest to słabe. Więc tą ocenę podtrzymuję na 3 na 10, tym bardziej, że Wojo to jest katastrofa. Parka, powiedzmy, jest w miarę okej. Okay. Rozwijasz ją, no jest na średnim poziomie. Wiadomo, no to też musi iść z rozwojem. Nie mam co do tego zarzutu. Ale cały jakby twój tok myślenia oraz to, w jakim kierunku to zmierza, no na pewno jest zły i zasługuje to, no nie chcę powiedzieć na potępienie, no ale na zwrócenie takiej uwagi, tak, że chłopie, pobudka, czas się ogarnąć, czas to zmienić. Nie wiem nawet, jak rzadko wchodzisz na konto, ale patrząc po tym, ile tu masz też tych drzewek, to jest wszystko takie w takim nieładzie, niezorganizowane. No dawno cię tu chyba cholera nie było, a warto by było się tym zainteresować. No i to poprawić, bo to też świadczy o zaangażowaniu twoim jako gracza w tą daną grę i wioskę, nie? Własną. Dobra, lecimy z następnym, bo nie ma co, szkoda czasu. Aha, jeszcze tak w ramach przypomnienia też do ostatniego odcinka. Kolejny, który tak naprawdę sam się wyautował. Ludzie, nie przyjmujcie tych zaproszeń do Friendsów. Jest to nawet jasno napisane w poście na karcie społeczności. Ja po to was dodaję tutaj, żeby owszem, was mieć, żeby mieć szybki podgląd, ale jak wy się dodajecie do Friendsów, przeskakujecie mi z listy na listę. Ja dzięki temu nie widzę was tutaj, bo ja wchodzę tylko w tą zakładkę. Po to to robię. Jak widzicie, was to jest mnóstwo. A dzięki temu, że wy mi przeskakujecie w zakładkę już z przyjaciółmi,
No to ja nie będę was oceniał, bo to jest zupełnie inna lista, tak? Ja się skupiam tylko i wyłącznie na tej, tym bardziej, że mam tu poukładane chronologicznie, żeby wszyscy byli ocenieni, tak jak składaliście wasze te posty, wrzucaliście te wasze hashtagi. Natomiast jak ktoś mi tutaj przeskoczy, no to tak jak mówię, nie będzie oceniany, bo no, to tylko pokazuje podejście do samego tematu. Skoro nie potrafił przeczytać informacji, że nie dodaje się do przyjaciół, no to jak ja mam sobie, co ja mam sobie pomyśleć o takim gościu? Tyle w temacie. Także kolejny wyautowany. A my przechodzimy do następnego. Jest to gracz Olivier, 89 level, TH9, klan 4 Bobery. Z dość znajomym klan, często się ogłaszali na Facebooku. Mam nadzieję, że fajnie wam idzie ten rozwój. Jesteś w krystalu, widzę, niedawno go wbijałeś. Nie wiem, czy będziesz leciał wyżej, czy na razie się zbijasz. Podejrzewam, że gemy się na pewno przydały. 84 gwiazdki na wojnach, tu bym też popracował. No, ale niestety to też wymaga zaangażowania. No, to nie jest tak, że tylko sam rozwój jest super, bo pamiętajcie też o tym, że owszem, ja oceniam tylko tutaj to, co widzę, ale to, że dobrze się rozwijacie, to też nie znaczy o tym, że jesteście dobrymi graczami, bo atakować też trzeba umieć, a skilla niestety nie kupicie. Dlatego, jeżeli sami się nie będziecie przykładać do gry, do treningów, do poznawania tych taktyk, strategii itd., itd., no to sorry, ale nawet max wioska nic wam nie da. Bo atakować trzeba umieć. Nieważne jaką masz wioskę, tylko ważne, co ty potrafisz z niej wyczarować, tak? Dobra, 23 ataki wygrane na sezon. No jest to mało, może nie bardzo mało, ale mało. Warto to podciągnąć. Masz jeszcze pół miesiąca, więc myślę, że do tych 50, 60, 70 nawet ataków fajnie by było dotrzeć. Tu widzę parka 23 na 25. Dociągnij tego króla na 25, królowa na 30, król na 30 i masz z głowy. A jeżeli chodzi tutaj o podstawy, to jest, widzę, cała ta ściana, ten rząd wymaksowany. Ten tutaj nie całkiem. Hogi widzę są do zrobienia, rudę są do zrobienia. Warto zrobić rudę na czwartym. Tym bardziej, że masz golema, blackaucik, wjeżdża aż miło. Warto sobie zrobić też łyczki pod witchslapa. Jeżeli chodzi o czary, tutaj masz, widzę, no prawie zrobione, tutaj jeszcze po jednym levelu brakuje. Też warto zrobić właśnie tą trutkę, Earthquake też się przyda. Jeżeli chodzi o samą stricte wioskę, też dosyć ciekawe ustawienie, myślę, że się ono sprawdza. Jeżeli chodzi o farmę, murek zrobiony, spoko. Tak naprawdę z defensywy, czy ci coś zostało? Chyba nie, z tego co widzę. No, inaczej, nie jestem w stanie też ocenić pułapek i Tesli, no bo ich nie widzę. Zakładam, że skoro masz resztę zrobioną, no to chyba też masz to zrobione. Te właśnie pułapki i Tesle. Army campy są, czym atakujesz? No znowu, czegoś tu nie rozumiem. Chłopie, jeżeli bierzesz łyczki, to dlaczego one nie są zrobione na drugi level? Prosty przykład. Wykorzystuj, jeżeli masz zrobione wojsko na maksa, inne, gdzie możesz wykorzystać inną strategię, to dlaczego tego nie robisz? Proste jak 2 plus 2, jak dla mnie. Poza tym, jeżeli chcemy ćwiczyć, to owszem, można to ćwiczyć na farmie, ale pamiętajcie, że ćwiczenie na farmie nigdy nie przynosi aż takich super rezultatów, jak ćwiczenie na friendly challenge'ach. Dlaczego? Bo po pierwsze, na farmie ciężko jest spotkać layout, który jest stricte wojenny, a na layoucie farmerskim takie wojsko czy taka strategia zupełnie inaczej się zachowuje niż właśnie na wojnach. Warto wykorzystywać właśnie friendly challenge'e, po to one są stworzone, żeby w klanie między sobą poćwiczyć. Nie tracić surowców na to wojsko, tak? Bo wtedy nie tracicie. Robicie je w kilka sekund. W zasadzie od razu możecie zaatakować, więc zyskujecie czas, zyskujecie surowce. No i też możecie sobie omawiać właśnie takie różnego rodzaju zagrania, błędy, co można było zrobić lepiej, co nie, i tak dalej, i tak dalej. Także, no, troszeczkę nie mogę właśnie tego zrozumieć, no ale trudno. Ja nie gram za wszystkich, nie będę się nad tym dalej rozwodził. Biorąc pod uwagę też to, jak masz rozwiniętą wioskę, to nawet bym powiedział, że masz stosunkowo bardzo niski level. To może tylko dawać mi do myślenia tyle, że bardzo mało donatów dajesz i jesteś takim troszeczkę samolubnym graczem. Bo teraz masz właśnie zabranych 1100 jednostek, ale danych 0. Warto pomyśleć czasami nie tylko o sobie. Takie na poziomie, inaczej,
Takie TH9 powinno już mieć powyżej setnego levela, a ty masz 89, czyli tak naprawdę przeciętne TH8, które daje donaty, już ma twój taki sam level jak twoje konto. Daje to do myślenia, naprawdę daje to do myślenia. Zwłaszcza innym graczom, którzy są bardziej doświadczeni i zwracają uwagę na takie rzeczy, tak jak ja. To tyle. Całościowo, jak miałbym tam jeszcze na szybko ocenić, no to powiedziałbym, że 6 na 10, bo wioska jest spoko, ale powiedzmy twoje nastawienie jako gracza, no już niekoniecznie, nie? I to burzy tak trochę obraz całokształtu. Następny gracz. Następny gracz jest Busy Wariat, nie wiem jak to przeczytać, czy Busy Wariat, może tak trochę z angielskiego, lider klanu Gofry. 69 level TH8, czyli to pewnie będzie średnie TH8 albo początkowe TH8, no bo tak jak mówiłem, około 62, 3 levela to mają maksy TH7, no to tak naprawdę albo jesteś krótko, albo miałeś też rusha i dopiero wyciągasz. Jeżeli chodzi o All Time Besta 1612, aktualnie w Goldzie 3, nawet bym mógł się pokusić, tylko jeszcze zobaczę jak tam z wojskiem wyglądasz, o lekki spadek nawet do Silvera jedynki. Tak, do tych powiedzmy 1300 puszek, aczkolwiek tak na szybko patrząc, no nie jest najgorzej, więc powiedzmy, że jest ok, jeżeli o to chodzi. 117 gwiazdek na wojnach, mam nadzieję, że to lekko poprawisz, tym bardziej jako lider klanu warto też dawać przykład. 83 ataki wygrane, to już jest całkiem spoko liczba, masz jeszcze pół miesiąca, dociągnij sobie do tej setki, fajnie to też się będzie prezentowało, no i to też pokazuje innym aktywność i zaangażowanie, tak, zwłaszcza lidera klanu. Pamiętaj, że jako lider, no to będzie od ciebie wymagane więcej i ja też będę więcej od ciebie wymagał i taka ocena będzie z mojej strony przynajmniej no troszkę bardziej surowsza. Jeżeli chodzi o wojsko, giganty do zrobienia, gobliny do zrobienia, wallbreakery do zrobienia, warto o tym pomyśleć. Nie zostawiamy jednostek, którymi nie atakujemy lub których nie używamy, bo nigdy nie wiemy, co w danej chwili nam będzie potrzebne. To samo miniony i tak samo rage. Tak naprawdę tu już została kosmetyka jeden level, tu została kosmetyka dwa levele. Nie za dużo, tak tu też po jednym levelu, ale warto jednak to dociągnąć, to labo chodzi, pracuje, spoko, tutaj nie mam zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o army campy, Dralun widzę jest 8 na 8, aczkolwiek tu bym się pokusił o zrobienie 9 na 4. Dlaczego? Bo balony na 5 levelu no nie są za mocne na TH8 i są bardzo podatne na air defensy. A przez to, że nie mają za dużo HP, no to stosunkowo padają. Jeżeli chcesz tego Draluna, no to zrób sobie więcej smoków i mniej tych balonów. Niech te balony będą takie, powiedzmy, tylko delikatnie naznaczone w tej taktyce, właśnie w ilości 4 sztuk niż 8. Ewentualnie wspomagałbym się po prostu balonami z CC na takiej zasadzie, które są no na pewno mocniejsze, tak? Jakbyś dostał mocniejsze. Wtedy to powinno już lepiej wychodzić. Jeżeli chodzi o wiochę, z tego co widzę, w sumie wymaksowana. Nie, no, kanony jeszcze. Kanony na pewno o jeden level trzeba zrobić. Co tu jeszcze mamy? Wizard Towery o jeden level. Tak, wszystkie o jeden level. Mortary mamy zrobione 6, 6. Dobra, tutaj mamy 6. No, także co mam ci więcej powiedzieć? Kanony bym zrobił w pierwszej kolejności. Bo nie rozumiem, czemu zrobiłeś mortary, a nie zrobiłeś kanonów. Aha, tak samo Archer Towery, więc widzę, że jesteś na końcówce. To tym bardziej się zastanawiam, czemu zrobiłeś mortary, a nie zrobiłeś właśnie Archer Towerów. Tym bardziej, że mortar to jest ciężki dev, a tutaj mamy średni dev. Archer Towery, kanony, wtedy mortary, Wizard Towery. Tak to powinno wyglądać. Całość. Powiem tak, mam mieszane uczucia. Aczkolwiek, no wiadomo, nie znam Cię, nie będę oceniał Ciebie na podstawie domysłów, więc na podstawie tego, co widzę tu i teraz, dam 6, 6,5 na 10, bo jest ok, jest dobrze, idziemy w dobrym kierunku, warto zamienić jednak tą kolejność tego defa, bo tu już zrobiłeś skuchę, no i warto te wojo dociągnąć, tak? No i w przypadku tutaj atakowania Dralunem, tak jak mówię, pokusiłbym się jednak o zrobienie ciut mniejszej ilości balonów kosztem jednego smoka, bo jednak te balony, powiedzmy ten Dralun na TH8 nie jest taki super, nie? A tym bardziej jak powiedzmy w CC bierzesz sobie wtedy tutaj 5 balonów, tu wystarczy 4, masz łącznie 9 i 9 smoków i to już wychodzi całkiem spoko. Tyle z mojej strony, lecimy już z ostatnim graczem w dzisiejszym odcinku.
A będzie to SQN z klanu King Size, 98 level, TH10. Widzę, że siedzisz w krystalu, nie wiem, czy będziesz leciał do Mastera, bo mam tutaj niewielką różnicę pod kątem all time besta. No, po gemy, wiadomo, zawsze warto, ale pytanie, czy jest czym, to się za chwilę okaże. 39 gwiazdek na wojnach, słabiutko bym powiedział, jak na TH10, naprawdę słabiutko. Myślałem, że to już będzie w okolicach 150-200 gwiazdek. No, nie wiem, czy jesteś graczem nastawiającym się na wojny, czy na farmy. Nie będę w to wnikał. Ale nawet, za przeproszeniem, z głupich CWL-ek, no tych gwiazdek powinieneś mieć zdecydowanie więcej. Masz tym bardziej zaznaczone, że jesteś hungry learner. Głodny nauki. Ucz się tych ataków. Wykorzystuj to, bo naprawdę inaczej no daleko nie zajedziesz. Potencjał jest, bo parka jest dosyć mocna, królowa prawie wymaksowana, dociągnąłbym ją. Trochę dziwne, że tu masz 38, tu 32, mogło być 35 i tu wtedy 38. Ale jeżeli już jesteś w takiej sytuacji, dociągnąłbym tą królową na maksa. Będziesz miał ją z głowy, wtedy się skup na królu. Jeżeli chodzi o wojo, nie zostawiłbym tak tego. Zaniedbanie, czyste zaniedbanie i to nawet z poziomu już TH7, jeżeli chodzi o łuczniczki, tak? Zrób je na to 7 level. Barbarzyńcy to samo, pamiętajcie i to będę powtarzał, nie tylko tobie SQN, ale wszystkim. Ability królowej i króla jest też poniekąd zależne od levelu barbarzyńców i łuczników. Dlaczego? Bo jeżeli korzystamy z ability i królowa czy król przyzywa właśnie barbarzyńców czy łuczniczki, to one wyskakują z nich, z tych herosów, na takim samym poziomie, na jakim mamy zbadane w laboratorium. Więc siłą rzeczy, jeżeli będziemy mieć na maksa zrobione te dwie jednostki, no to analogicznie idąc dalej, mają one więcej HP, więcej damage'a, szybciej pomogą rozwalić jakiś budynek, dłużej przeżyją, skupią na sobie dłużej defensywę wroga, no bo przez większą ilość HP dłużej przeżyją, więc co za tym idzie, ten heros będzie miał większą swobodę, on też dłużej pociągnie, tak, dłużej przeżyje, też więcej będzie w stanie zrobić. No, nie bagatelizujmy tego, to jest naprawdę bardzo ważne, to jest, można powiedzieć, pierdoła, ale jest tak istotna, że ona naprawdę potrafi wpłynąć na wynik niejednego ataku. To jest raz. Dwa, co my tutaj mamy? Minery na pierwszym levelu. Tym bardziej. Widzę, że robiłeś peki na piąty. Smoki na piąty. Dlaczego nie zrobiłeś tych minerów, cholerka? No jednak podstawa farmy na TH10 to są zawsze minery. Ja przynajmniej tak mówię, uważam i tłumaczę i będę się tego trzymał. Tym bardziej, że sam na własnej skórze to sprawdzałem i inni, którzy to sprawdzili, też mogą to potwierdzić w komentarzach oczywiście, jeżeli to oglądają i słuchają. Warto, naprawdę warto, bo jednak te minery no, dają dużego kopa, tak? Zwłaszcza na TH10 i zwłaszcza na trzecim levelu, bo na takim można je maksymalnie tutaj zrobić. Też jest bardzo fajna taktyka z wykorzystaniem minerów właśnie na CW. Strategia, przepraszam. Do wykorzystania właśnie na wojnach warto się nad tym pokłonić. Jeżeli chodzi tutaj o resztę zatarka, no to wiadomo, miniony hogi można zrobić na szósty. Tu jeszcze o coś bym się pokusił, o lawę na trzeci. Też warto, zwłaszcza pod kątem elektrona, też bardzo przydatne. I to by chyba było w sumie tak na tyle, jeżeli chodzi o czary. Nie wiem, czy nawet Freeza jeszcze jeden level byś nie mógł zrobić. Na pewno Bacy na trzeci, na pewno tutaj na czwarty można chyba zrobić Earthquake'a z tym, z trutką. Też bym się pokłonił. Haze na trzeci, no i oczywiście Skeleton Spell jak zwykle niezrobiony. Naprawdę warto, warto, jeszcze raz warto, też nie bagatelizujmy tego, nie zostawiajmy tego na potem, tym bardziej, no masz tyle ataków oddanych. Ja nie wiem, w co te wszystkie surowce pakujesz, bo tak naprawdę no, nie wygląda to za fajnie, no chyba, że miałeś jeszcze większego po prostu rusha i wychodzisz z tego rusha. No to okej, no wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić. Teraz tak, jeżeli chodzi o wiochę, z tego co widzę, dosyć musiałeś rzadko wchodzić wcześniej na konto, bo te inferno, które tutaj sobie upgrade'ujesz, to widzę jest całe czarne, jest wyłączone. Te, chociaż jeszcze się jakoś świeci, te nie miało amunicji, czyżby? Nie pamiętam, czy z przechodzenia z pierwszego levelu na drugi one się robiło całe czarne. Wydaje mi się, że nie, że jednak miało trochę kolorków, tak jak tutaj. Mogę się mylić. W każdym razie, murek widzę niedawno dostawiałeś, więc chyba musiałeś niedawno przechodzić na TH10. Ale jeżeli robisz tutaj murek na maksa, to najpierw, zanim to zrobisz, wolałbym zrobić ten murek, tak? Tak jak tutaj sobie doklejałeś. No bo co
da tak naprawdę ten murek na pierwszym. No nic. Bardzo łatwo tutaj przejdzie, więc tak naprawdę zostają ci tylko dwa murki do TH. A bronienie TH za wszelką cenę też nic nie da, no bo tu narażasz się po prostu na wyjście od tej strony, tak? Powiedzmy, priorytety. Trzeba zmienić priorytety. Tym bardziej, że robisz już Inferno, masz zrobionego X-Bowa, ale na przykład nie masz zrobionego tego Archer Towera. No to też moim zdaniem kompletnie bez sensu. Jeżeli już chcesz zaczynać od jakiejś defensywy, no to zaczynaj od lekkiej defensywy. Taką, którą już masz, albo tą, którą ewentualnie dostawiłeś. A nie znowu pchasz się w najcięższą defensywę, która ci da najwięcej punktów obrony wioski, najwięcej ci podbije wagi, najbardziej przyczyni się do zwiększenia właśnie siły twoich przeciwników dobieranych, tak, na farmie. A no z tym wojskiem, które masz, powiedzmy, że coś tam masz, ale też jakby nie jakoś super do końca. Tym bardziej, że farmisz baby dragonami. Dlaczego? Nie wiem, nie rozumiem. Tym bardziej, że na TH10 te minery wychodzą o niebo lepiej, tak? Baby dragony są lepsze na TH9, bo tam nie masz 3 X-Bowów, nie masz 2 Inferno. Jest tej defensywy zdecydowanie mniej. Fajnie, że labo pracuje, ale tak jak mówię, no poszedłbym w troszeczkę innym kierunku. To znowu jest przykład, można powiedzieć tak, jak oceniałem wcześniej gracza, bodajże Bakajtka. Idziemy w defensywę, a nie do końca idziemy w to wojsko. No tak odwróćmy tą proporcję, tym bardziej, że masz ku temu możliwości, bo to wojsko masz zdecydowanie lepsze, więc wykorzystaj to. Nie, jakby nie zamykaj się od razu lub nie utrudniaj sobie za wszelką cenę tej drogi przejścia przez TH10. No bo to moim zdaniem nie ma sensu. Całościowo, jak miałbym ocenić, parka jest ok, wojsko jest przyzwoite, czary też w miarę przyzwoite, wiadomo, tam jest też dużo do poprawki, te minery zwłaszcza się rzucają w oczy. Jeżeli chodzi o wiochę, layout nie mnie oceniać, chociaż pokusiłbym się o trochę o inny, bo ten jest bardzo mocno zbity, przez co jest no, podatny na wszelakie wojska zadające jakiś tam splash damage, tak? Czy to właśnie smoki, czy to walkirie, coś w ten deseń. Poszedłbym troszeczkę szersze ustawienie. No ale to takie, powiedzmy, moje skromne zdanie. Jeżeli chodzi o samą defensywę, nie jest ona zła, tak? Wiadomo, że możesz sobie ulepszyć kanony, możesz ulepszyć Archer Towery, Wizard Towery, Mortary. Dlatego wnioskuję, że dopiero co przechodziłeś z TH9 niedawno, ale tak jak mówię, nie odwracaj tej proporcji za wszelką cenę, żeby już mieć X-Bowa zrobionego, żeby już robić Inferno, bo no nie tędy droga, tak? Całościowo bym powiedział, że jest 4 na 10. Dlaczego? Bo gdyby było 5 na 10, to bym powiedział, że to jest właśnie taki twój punkt 0. Takie wypośrodkowanie, że okej, dopiero zaczynasz, idziesz w tym kierunku, w którym powinieneś iść, rozwijać trochę defensywy, trochę wojska, trochę parki, okej, kumam. Ale no tutaj jednak to, co robisz teraz w tym momencie, na tu i teraz, powoduje to, że będzie ci tak naprawdę ciężej, a nie łatwiej. Dlatego nie mogę powiedzieć i nie mogę dać wyższej oceny na plus, tylko niestety na minus. Co za tym idzie? 4 na 10 to jest maks, jaki mogę tutaj wyczarować dla ciebie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ocenianie wiosek w tym odcinku. 33 minuty materiału za nami, także mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapek, jak ktoś chce, może też zostawić suba. Komentarz też jak najbardziej mile widziany, dajcie znać, co sądzicie. No i tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, ja się z wami żegnam, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.